Witam Was w kolejnym filmiku z gry Elite Dangerous. Tym razem kilka słów o testach, dodatku Powerplay, który najprawdopodobniej w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu zostanie już udostępniony wszystkim graczom, dostanie dodany do podstawowej wersji gry. Ogólnie można powiedzieć, no nie chcę tu za dużo mówić, bo też chyba nie ma sensu na szczegóły wchodzić tutaj w jakieś większe szczegóły. Zapraszam do mojego bloga, tam do wpisu, tam, że tak powiem, skleciłem trochę więcej szczegółów tam jest. Tutaj tylko bez manu chciałem Wam to pokazać, bardziej żebyście widzieli, jak to wygląda. Zanim przejdziemy do powerplaya, jeszcze chciałem Wam pokazać nowe zmiany w systemie misji. Nowe rodzaje misji, które są już tutaj zależne od naszej rangi. Jeżeli nie mamy danej rangi, no to, że tak powiem, dostępu do takich misji nie będziemy mieć. To jest akurat misja bojowa, Combat Rank, Mostly Harmless. Tutaj też relacje, jakie musimy mieć z daną frakcją, korporacją. No jeżeli, jeżeli tutaj... No, nie mam akurat w eksploracji takiej rangi, także nie mogę liczyć na tą misję. Rangi mamy tutaj, po prawej stronie. Teraz dodano też paski dodatkowo, które tam pokazują nam postęp w zdobywaniu kolejnej rangi. Także, no też fajna sprawa, to jakaś misja dla handlarzy. No ale tu akurat mam rangę Trade Rang, akurat mam taką rangę Relationship. Efekt też jest ukazany po wykonaniu misji. W tej zakładce tutaj Contacts mamy Power Contacts. Są to... jakiś mandacik. Muszę go zapłacić. Ale zanim przejdziemy to może do tej zakładki. To wam jeszcze, o tutaj dano teraz po lewej stronie Galactic Powers, możemy sobie tutaj wejść właśnie w przegląd sił. Trzy opcje, tu mamy Galnet, też będzie dostępny, także z naszego statku w hotpicie będziemy mogli czytać tutaj takie podstawowe, najważniejsze informacje, które dotyczą całej galaktyki. Informacje typowo dotyczące danego systemu tutaj nie będą się pojawiały, ma to być udostępnione jeszcze przed wypuszczeniem Powerplaya do podstawowej wersji gry. No tu mamy przegląd wszystkich sił w galaktyce. Na obecnym etapie jest ich 10. Docelowo ma być tam 20. O ile dobrze pamiętam. Jestem ciekaw właśnie, czy... No jak będzie, czy będą powstawały jakieś nowe... czy gracze będą się tam jakoś organizować i tworzyć nowe siły. Czy tam za 2-3 miesiące coś ciekawego się pojawi. Jestem ciekaw, czy za 2-3 miesiące któraś z tych sił w ogóle no, przestanie istnieć. Tutaj te siły, które są, że tak powiem, w ogonie, w tej takiej grupie spadkowej, te trzy miejsca, to są takie siły, które jeżeli przez dłuższy okres czasu zostaną w tej grupie spadkowej, no to po prostu zostaną rozwiązane, upadną i przestaną istnieć w galaktyce. Brakuje jeszcze tutaj odwzorowanych graficznie postaci. Tam screenshoty w newsletterze były, no mam nadzieję, że jeszcze zanim to zostanie wypuszczone, możemy liczyć, że się jeszcze to pojawi. Bo fajnie by było, zawsze człowiek może się bardziej tak zintegrować z daną organizacją też, no wiadomo, jak to tam widzimy lidera, jak wygląda. Akurat wsparłem tą siłę, niezależna. Jako handlowiec nie chcę się za bardzo z nikim tutaj zaprzyjaźniać, czy z Federacją, czy z Imperium, wolę być niezależny. Latam sobie tam, gdzie, że tak powiem, mi się zachce. No i tu mamy ekran siły, u góry macie zakładki. Każda zakładka to są ważne informacje, nie ma tu jakichś tam głupot, wszystko jest napisane konkretnie, przejrzyście. Także dosyć ciekawie to Frontier przygotował moim zdaniem. Co tutaj mamy? No to jakieś podstawowe informacje, jakaś tam nazwa, wiek tam naszego lidera. Tutaj mamy ważne informacje z ETOS. To jest zbiór zasad właśnie dotyczących danej organizacji, czym się kieruje, jeżeli chodzi o przygotowania do przejęcia danego systemu, o ekspansję i o kontrolę w danych systemach. Także no, ma to znaczenie i to są ważne informacje. Tutaj mamy podstawowy taki bilans.
naszej organizacji. To są punkty Command, Capital, CC. To są, no takie, ja bym powiedział, punkty polityczne. Każdy system kontrolowany dostarcza nam takich punktów. On zbiera takie punkty z sąsiednich systemów w promieniu 15 lat świetlnych. Natomiast każdy system też wymaga pewnych kosztów utrzymania. No i tu nam się to bilansuje. Tutaj mamy akurat, ile mamy dostępnych. No, idzie to do przodu, bo o ile pamiętam, no tutaj jest inaczej, bo są też takie cykle, to jest też ważna informacja. Cykle, jest to długość, będzie to normalne i grze to będzie tydzień czasu. Od początku do końca, na koniec takiego cyklu będzie obliczany wynik dla każdej siły. No i będzie jakieś tam roszady pewnie w miejscach, tak, w tej klasyfikacji. No wczoraj czy przedwczoraj to jeszcze było 120 punktów, tutaj już mamy 325, także widać, że siła jak najbardziej rośnie tej organizacji. Rating to są informacje typowo dotyczące naszej postaci. Wszystko, co robimy dla tej organizacji, mamy jakieś korzyści. Za wykonywanie misji, za dostarczanie jakichś tam towarów otrzymujemy merits, zasługi. Od ilości tych zasług zależy, jaką rangę będziemy mieć. No a wiadomo, że każda ranga daje nam jakieś tam benefity. Tutaj mamy rangę czwartą, czyli 25% ta górna półka graczy. I na przykład wtedy dostaniemy 10 preparation nominations. To jest do wykorzystania tutaj. Wykorzystujemy, aby głosować tutaj na któryś z tych systemów. Jeżeli chcemy, no już bardzo, bardzo chcemy, aby dany system podlegał ekspansji, to możemy też na niego głosować, wykorzystywać te głosy. Tu mamy Power Commodities Allocation. Tutaj mamy 15, na przykład tu 20. To jest, to Wam później pokażę, cyfra, która oznacza nam, jak dużo, że tak powiem, takich towarów możemy zabrać w danym czasie. To Wam później jeszcze wytłumaczę. Także to jest też ważne, że te punkty nie są na zawsze. Jeżeli będzie brak aktywności, to te punkty będą ubywały nam. Ja na przykład miałem tutaj 135 tych punktów. No wczoraj tam nic nie robiłem, trochę tam coś polatałem, także już mam 122. Czyli już maleje. Czyli no ważna jest aktywność, żeby coś działać dla naszej siły i żeby pomagać jej w rozwijaniu się. Tu mamy zakładkę Preparation. To jest zakładka, która pokazuje nam systemy, które są przygotowywane do ekspansji. Tutaj mamy opisane, co akurat trzeba zrobić. Charakterystyka danego systemu. Potencjalny zysk. Koszt takiej ekspansji. Na te systemy, tak jak mówię, można spokojnie sobie tutaj głosować, jeżeli typowo jakiś, nie wiem, system nam wpadł w oko, lubimy, czy chcemy, aby ta ekspansja poszła w tym kierunku. Tu mamy właśnie zakładkę ekspansji. Czyli to są systemy, które już, że tak powiem, no w pewnym stopniu są przez nas przejęte. I no, tam idzie nasza ekspansja. Ogólnie musimy lecieć do takiego systemu, tam są strefy Violent Protests, tam trzeba wlatywać, niszczyć system resystance, lokalne takie tam, nazwijmy to, siły defensywne, które bronią systemu, za to łapiemy vouchery, trzeba je z powrotem tutaj przywozić, zaraz Wam to pokażę, gdzie tam mniej więcej to trzeba oddawać. No i jeżeli osiągniemy trigger, tu są triggery określone, czyli jakiś taki górny pułap, cel, jaki musimy osiągnąć, aby, że tak powiem, na koniec cyklu dany system został przez nas przejęty. No i tutaj bardzo ładnie, jeżeli chodzi o tą organizację, ona miała, o ile pamiętam, miała chyba cztery systemy na początku, jak tutaj, że tak powiem, zapisałem się do niej, to już trzy kolejne zostały przejęte. No jeżeli chodzi o okres testów, to tutaj ten cykl trwa 2 dni, bo normalnie w grze będzie trwał tydzień czasu. Także no tu jest to wszystko przyspieszone, żeby zobaczyć mniej więcej, jak tam mechanizmy działają. Także no fajnie się to rozwija. Zaraz tam skoczę, też trochę mam już tych pozbieranych materiałów, skoczę też może gdzieś tam do tych systemów i tam podostarczam, żeby też wesprzeć, może coś nowego się znajdzie. Tutaj są statystyki.
To już mamy wszystko. O, wszystko, że tak powiem, mamy taką całą jakąś statystykę, ile systemów kontrolowanych, ile tam jest tam takich, nazwijmy to, umocnionych, tutaj najbliższy oponent, jakieś tam jego wpływy. Tutaj jest dominacja. To jest też ważne, bo tutaj mamy takie, nazwijmy to, oddziaływanie, tak? To są rzeczy, które mogą się zdarzyć w przyszłości, jeżeli nasza siła będzie się rozwijała w danym kierunku, czyli w kierunku na przykład terytoriów Imperium, terytoriów Federacji, terytoriów Independent, to na przykład no, będzie to miało jakieś tam znaczenie, tak? Co jeszcze jest ciekawe? Możemy też przechodzić do innych organizacji, zdradzając tamtą organizację, defekt, zabierając część tych zasług ze sobą. No to też powoduje, że przez jakiś tam okres będziemy ścigani przez bounty hunterów tej naszej starej organizacji. Im większą rangę żeśmy tam zajmowali, tym ten okres, w którym będziemy, że tak powiem, ścigani, będzie dłuższy. Tu mamy kontakty, tu mamy właśnie kontakty dotyczące danej siły. Tu sobie klikamy. No i to są, że tak powiem, te takie no misje, które możemy wykonywać. Tutaj mamy misję dotyczącą właśnie przygotowań do przejęcia, do ekspansji na dany system. Musimy sobie zbierać takie materiały propagandowe. Tutaj sobie to zbieramy. Ja już mam setkę, także będę miał 110 tych materiałów uzbierane. Sobie to zbieramy do naszego statku, to idzie do ładowni. Ale teraz jest tak, że tam mieliśmy tylko 10, możemy 10 tylko zabrać, tak? I musimy czekać tutaj no 20 minut, żeby znowu to pobrać, te 10 sztuk tych materiałów propagandowych. Natomiast jeżeli chcemy to przyspieszyć, to po prostu płacimy za to 100 tysięcy kredytów. I wtedy no, cały czas możemy sobie to odnawiać. To już zależy tylko i wyłącznie od naszej kasy, tak, ile mamy tam na koncie. Tam jeszcze właśnie w rangach, w sumie na szybko skoczę, w tych rangach było, zależne od rangi jest właśnie ile możemy tych zebrać, tak? 20, 15, pierwsza ranga to jest tylko 10, także warto tą rangę robić. Kolejna misja tutaj jest, to akurat jest tam niedostępne, to jest misja dla, kiedy już dany system podlega naszej ekspansji, czyli chcemy go już, że tak powiem, przejąć, mieć nad nim kontrolę, to musimy tam lecieć, tak jak mówiłem, rozwalać te siły tam obrony danego systemu i te vouchery przywozić tutaj. No akurat tutaj nie mam żadnych voucherów do zdania. To też są tam triggery do osiągnięcia, musimy te vouchery tutaj przywozić, zdawać, trigger rośnie, jeżeli, że tak powiem, cel zostanie osiągnięty, to dany system zostanie przyjęty na koniec cyklu. A to jest Fortify, to jest znowu misja, która umacnia, tak, no można chyba tak powiedzieć, umacnia systemy, które już kontrolujemy. Misja, która wykonywana jest właśnie dla tych systemów. Trzeba tam lecieć, zebrać tych właśnie utopian dissidentów, przywieźć ich tutaj i wtedy, że tak powiem, jeżeli osiągniemy cel takiej misji, to umacniamy, można powiedzieć, taki system i wtedy koszty takiego systemu są mniejsze. To wam zaraz też pokażę. O, to będzie tutaj. Tutaj, o, to mamy z takim znaczkiem, to jest właśnie system, w którym... o, bo tutaj koszt systemu jest zero, bo tutaj, no, wczoraj, przedwczoraj wiem, że żeśmy to umacniali i to się udało, trigger został osiągnięty, także tutaj pod koniec takiego cyklu dany system kosztuje nas zero. Gdybyśmy tego triggera nie osiągnęli, no to wtedy koszt takiego systemu to byłby 27 CC, które musielibyśmy na koniec cyklu, że tak powiem, no, wypłacić z naszej kasy, tak. Tym razem tutaj umacniamy ten system, czyli już 20, że tak powiem,
punktów mamy zaliczone, ten trigger musimy tutaj osiągnąć. Jak go osiągniemy, to wtedy nie będziemy musieli tych 21 CC zapłacić na koniec cyklu. Fajna sprawa jest, o której warto też wspomnieć tutaj przy tym, to jest to, że organizacje przeciwne, czyli w tym przypadku na przykład organizacja Li Yong Rui, może działać na niekorzyść naszej organizacji. I gracze z tamtej organizacji mogą na przykład latać, wlatywać w nasze rejony i przeszkadzać nam w tym. Tutaj jest właśnie, że tak powiem, ten trigger, nazwijmy to, dla naszej opozycji, dla naszych przeciwników. Mogą nam przeszkadzać w osiągnięciu danego celu. To jest super naprawdę. Myślę, że fajna sprawa Frontier, że taki coś wymyślił. Na pewno będzie to jakoś tam w późniejszych czasach, kiedy te granice będą się, że tak powiem, zawężać, już, że tak powiem, stykać. No ta rywalizacja pomiędzy organizacjami będzie, no przynajmniej mam taką nadzieję, że tak to będzie działało i będzie coraz więcej tej rywalizacji. I tak samo w tym umacnianiu. Jeżeli na przykład nasi przeciwnicy osiągną ten trigger, a nie my, no to wtedy te koszty naszego systemu mogą być nawet większe. Co w późniejszym czasie może na przykład, jeżeli nie będziemy mieć odpowiedniej ilości tych punktów CC, żeby opłacić to, no to może to prowadzić do zamieszek, w późniejszym okresie nawet do rebelii, możemy w ogóle stracić kontrolę nad takim systemem. I oczywiście nad zyskami. Także to byłoby z tej zakładki. Jeszcze chciałem wam mapę pokazać, bo dosyć też no, ciekawe zmiany na mapie. Jeżeli chodzi o mapę, tutaj mamy właśnie na obecnym etapie tak to wygląda. Tu jest, są, że tak powiem, tereny naszej organizacji. O, i tu ładnie przejmujemy, o, kolejne systemy. To jest system, który jest w ekspansji. Tutaj sobie mamy filtr, którym mniej więcej możemy sobie, o, to macie określone profity z danego systemu, tak? Które są, że tak powiem, najbardziej opłacalne, jeżeli chodzi o przejmowanie. Tu widzimy zielone, czyli tutaj są bardzo opłacalne tereny. O, bardzo opłacalne tereny tutaj na przykład w tym rejonie dla danej siły. Tutaj widać w środku tak samo dużo opłacalnych takich systemów, z których tych, będzie dużo tych punktów CC. Każdy taki system możemy sobie zobaczyć. O, czyli tutaj mamy dystans od stolicy, przewidywane zyski, koszty, ile możemy mieć profitu, zysku z tego systemu. O, to dosyć ciekawe, dosyć fajnie, przejrzyście jest to pokazane, także każdy powinien się tutaj mniej więcej skapnąć bez problemu, o co chodzi. Tutaj poszczególne ikonki, co znaczą. O, to są nasze kontrolowane systemy. A póki co, jak widzicie, no, widać, że troszkę się to rozrosło. Tutaj nowe systemy gdzieś w oddali. W oddali widzę, że tutaj jeśli mi dół odwal przejmuje. Fajnie, fajnie. No jestem ciekaw, jak to za 2 miesiące będzie wyglądało. Jak się zrobi tutaj troszkę, że tak powiem, mniej miejsca do zdobywania, to mam nadzieję, że jakaś tutaj rywalizacja między graczami będzie i będziemy mogli jakoś tam wspierać te siły. Także to byłoby na tyle w tym filmiku. Dzięki. Zapraszam do następnego. Najprawdopodobniej to będzie filmik dotyczący górnictwa. Przynajmniej mam zamiar jutro taki zrobić tam troszkę, bo jeszcze nie miałem czasu, żeby te drony tutaj potestować. Także dzięki i do następnego filmu. Hej.